Hej, jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Far Cry New Dawn, w którym zabierzemy się za wyprawy na drugim poziomie trudności, ponieważ to nam w tym momencie zostało między innymi do zaliczenia, aby ukończyć grę w 100% i zaczniemy sobie od pierwszej wyprawy. Oczywiście, jako że rozgrywamy to teraz na drugim poziomie, no to będziemy mieli więcej silniejszych przeciwników, ale nie tylko, bo oprócz tego mają być również inne zmiany, na przykład to, że w nieco innym miejscu możemy zaczynać daną misję, albo też ją kończyć, a sama paczuszka, którą musimy znaleźć, też będzie najprawdopodobniej w innej lokalizacji. Będziemy zatem tego szukać, a teraz zaczynajmy. No i teraz zaczynamy w nocy. Ciekawe, czy to zależy od poziomu trudności, czy po prostu od momentu, kiedy wyruszam na tę wyprawę. Okay, once you get the package, I'll tell you where to meet. Away, go get them, Tiger. Dobra, w takim razie ruszajmy i zwróćcie też od razu uwagę na to, że jesteśmy w innym miejscu, tak jak mówiłem na początku, że już od samego startu może się to troszkę różnić. No bo wcześniej zaczynaliśmy gdzieś tam, przy tej latarni morskiej. Od razu też sobie zmienię na amunicję przebijającą, żeby nie mieć żadnych kłopotów, no bo na drugim poziomie więcej wrogów może mieć jakieś maski. Tutaj ostrożnie. Od razu rozprawię się z tobą, kolego. Proszę bardzo, wyzwanie ukończone. Tam już widziałem jakiegoś przeciwnika, ale się skubany schował. Dobra, będziemy podchodzić i wtedy zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Na razie spróbujmy się tutaj zakraść. Aczkolwiek nie będę też za wszelką cenę starał się skradać. Wręcz przeciwnie, postaram się w miarę szybko zaliczyć te wyprawy, więc biorę pod uwagę to, że absolutnie będziemy tutaj wykrywani. To nie będzie żaden problem tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby po prostu zaliczyć sobie te wyprawy na drugim poziomie. A wiadomo, że i tak prędzej czy później musimy zostać wykryci siłą rzeczy. No bo na sam koniec, jak już zabieramy paczkę, to wtedy ten nadajnik GPS się aktywuje. Tutaj jeszcze mamy jakąś notkę. I tam widziałem, że mi Timber oznaczył przy okazji safe, więc też chciałem to sprawdzić. Trochę tytanu sobie zabierzemy. I teraz pytanie, jak wygląda tutaj sytuacja na górze? Mamy jednego gościa. Może uda się go trafić? Dobra. Dało radę jak najbardziej. Oby tak dalej. I teraz tak, wchodzimy wyżej. Tutaj już nie ma co się bawić, tylko po prostu ich po kolei likwidować. Chcę to załatwić w miarę właśnie szybko, nawet kosztem wykrycia, dlatego że chcę w jednym odcinku zaliczyć te 7 wypraw na drugim poziomie trudności, a siłą rzeczy zajmie to trochę czasu. Magazyn, czyli kolejna notka. Gdzieś niedaleko już słychać, kurczę, tę paczuszkę. Dobra. Rozprawiliśmy się. Tutaj kolejna osoba. Tak jest. Jeszcze mamy kogoś na górze. Teraz już zszedł. No już tam widziałem przez moment tę paczkę, a tego jeszcze nie otworzyłem. Czyli tak, zanim paczkę zabierzemy, to jeszcze rozejrzyjmy się ewentualnie po tym pomieszczeniu. Czy jest coś interesującego? Mamy kolejną notkę. Proszę bardzo, dziennik kapitański. No ciekawe, bo na pierwszym poziomie nawet mnie tutaj jeszcze nie było. Dobra, Timber, w takim razie ruszajmy. Teraz przygotujmy się na sporo strzelania. Ja też pozaliczam sobie w tym odcinku trochę wyzwań.
Now we need to get you out of here. There's a lighthouse to the northeast. Go there and I'll extract you. Okej, czyli tam trzeba będzie ruszać, ale na razie tutaj zostanę. Specjalnie tutaj zostanę, żeby trochę sobie postrzelać. Dopiero pod koniec wyruszymy. Na początek broń krótka. No, zaraz tu przyjdą. Tak jest, mamy alarm. No i czekam na was tutaj. Zapraszam bliżej. Niech no się tylko zatrzymają. Dobra. Timber tam jeszcze zaatakował. Wow, jeszcze śmigłowiec słyszę. O kurde. No już się zaczyna. Widać, że więcej tutaj tych przeciwników niż na pierwszym poziomie. Nie. Nie chcę, kurde, z tej drabiny na razie korzystać. Zostańmy tutaj na górze, póki co. Dobrze, Timber. Jeszcze jeden tutaj. Okej, broń krótka. To już by było na tyle. Teraz pistolet maszynowy. Zaliczamy kolejne wyzwanie. Tak jest. Weźmy sobie automat. I lecimy, bo już kurde niewiele czasu. Trzeba będzie za chwilę ruszać do śmigłowca. Na razie tutaj się ukryć. Wziąć apteczkę. Okej. Kto jeszcze? Dobij. Tak jest. Mamy pistolet maszynowy dla mistrzów. No i właśnie, spadajmy stąd. A tak jeszcze spojrzę na chwilkę na wyzwania. Jak tutaj sytuacja wygląda. No tak, z tych broni, które mam, to już wszystko. Jedynie broń do walki wręcz ewentualnie. Ale już nie ma czasu, spadamy. A dobra, czyli mamy kolejne surowce. Teraz też będziemy mogli na bieżąco to wykorzystywać do tworzenia nowej broni. Muszę się zastanowić, co chcę w następnej kolejności wytworzyć. Na pewno weźmy sobie coś zamiast pistoletu maszynowego. Niech to będzie może jakaś strzelba w takim razie. A więc może ta. I ustawimy ją tutaj. Dodatkowo wymienię też sobie... No ten karabin szturmowy jeszcze by się przydał, żeby tam jedno zabójstwo dosłownie dobić. Chociaż w sumie można by też się innymi rzeczami zająć. Czekajcie, bo tutaj mamy też na przykład tą wyrzutnię pił, więc poprosimy. Weźmiemy ją zamiast karabinu wyborowego i na razie to chyba tyle. To znaczy jeszcze mogę sobie wziąć na przykład granatnik jako broń krótką chyba, broń boczną, ale na razie tutaj mi brakuje, widzę, surowców, więc to zostawiamy. Uzupełnijmy sobie jeszcze amunicję, no i będziemy zaczynać kolejną misję w takim razie. Przejdźmy zatem do dziennika. No i tutaj oczywiście mamy już trzeci poziom trudności odblokowany, ale teraz się zabieramy za most Navajo na drugim poziomie trudności. Okay, we're here. I'll let you down near the bridge and stay sharp on me because they're better armed this time.
No doskonale wiem, że teraz będziemy mieli więcej tych uzbrojonych lepiej przeciwników, więc skupmy się. Last chance to check your gear. Now go kick some ass. And when you grab the package, I come pick you up. See you later. Dobra, to jak to tutaj wygląda? Jeśli kogoś mogę sobie oznaczyć od razu, to bym chciał to zrobić. Tam gdzie się spaczka. Zbyt wielu wrogów to tutaj jak na razie nie widać, niestety. Ale powiem wam tak, od razu po prostu sobie zjedziemy. Przebiegniemy przez ten most i zaczniemy od razu strzelać. Nie ma co tutaj się czaić zbyt długo. Patrzcie na to. Aha, to tak to działa. Interesująco. Następny wyeliminowany, ładnie. Wróg wezwał posiłki i o to chodziło. Przynajmniej będę miał teraz więcej strzelania. Mam nadzieję, że się nie przeliczę. Dobra, kolejny wyeliminowany. No ale teraz ta wyrzutnia pił to może naprawdę świetnie się spisać. W strefie poszukiwań jesteśmy. Oj. Ostrożnie, tutaj właściwie strzelba powinna lepiej zadziałać. Czekajcie, weźmy sobie tą strzelbę. Po dwóch pociskach przeładowanie oczywiście. Następni tam. To weźmy jeszcze raz wyrzutnie pił. Tak jest. Teraz apteczka. No, nie mogę też przesadzić. Dawaj, dawaj, dawaj. Załatwiony. No i wejdźmy w końcu tutaj. Spokojnie, Roger, wiemy o tym doskonale. Tutaj jakaś informacja, notatka kolejna. Mam nadzieję, że na górze będziemy mieli tą paczkę. Dokładnie. To spadamy. Yes, see some honesty. Okay, now listen up. Okay, I can see an old campsite to the southeast. Looks quiet. Perfect for pickup. Hurry, and I'll meet you there. Lecimy w tę stronę. Dobra, strzelba dla mistrzów. Oj, oj, oj. Uwaga, uwaga. I teraz tak, muszę sobie przejrzeć znowu wyzwania, czy ja w tym momencie coś tu jeszcze mogę? No nie do końca. Ewentualnie broń do walki wręcz mogę jeszcze wykorzystać. Ajajaj, muszę uważać tutaj. Dobra, ewentualnie zwiększyć sobie obrażenia. Dobra. Kto jeszcze, kto jeszcze? No, całkiem ładnie to poszło. Teraz już lecimy tylko. Dawać przed siebie tutaj. I jazda tędy. Okej. Gdzieś tutaj będę się na razie bronił. Zanim oni do mnie dotrą, to też troszkę czasu minie. Na razie jestem całkiem bezpieczny. Przeładowanie wyrzutni pił. Teraz ostrożnie. Będą nadciągać. Tak jest. Znowu przeładowanie. Dobra, bo robi się niebezpiecznie. Naprawdę idzie spoko, chociaż jest ich coraz więcej. To nie są przelewki. Ale okej. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Wejdźmy tutaj. Let's go, let's go, let's go!
Tam Timber po drodze gdzieś chyba już padł niestety, więc muszę uważać. Później go oczywiście możemy reanimować. Okay, away like ghost bastard. Let's go. I think we're in the clear. Man, I didn't know if that ghost bastard was gonna make it this time. Good job, Genie. I'm gonna give you a nice wash and a lube when we get home. No i sprawa załatwiona. Z jednej strony zastanawiam się, czy teraz zamiast Timbera nie zabrać sobie jednak kogoś innego. Na przykład Ginny, która przecież z tego LKM-a strzela i mogłaby się bardziej na taką wyprawę akurat przydać. Przejdźmy tutaj sobie na tę listę. Timbera oczywiście reanimujemy, ale weźmy tą Ginny w takim razie. Kosztem tego, że Timber po prostu nie będzie mi oznaczał przeciwników. A także jakichś surowców, czyli tutaj jeszcze karabin szturmowy, miotacz ognia i granatnik do wytworzenia. Dobra. Może zacznijmy od tego granatnika. To było gdzieś tutaj na dole. Wyrzutnia. Pytanie tylko, które sobie wybrać. A miotacz ognia z kolei. Bo też, żeby wystarczyło. Dobra, weźmy ten miotacz. Zamiast strzelby. Dodatkowo właśnie ten granatnik jeszcze. M79. Wszystko tutaj wystarczy. I rzeczywiście jako broń boczną mogę wybrać. No i teraz też ten karabin szturmowy. Powracamy sobie do tego. No i w tym momencie to wystarczy. Uzupełnimy amunicję oczywiście. I myślę, że możemy wyruszać tak naprawdę. Przejdźmy sobie tutaj. No tak, rzeczywiście to mamy. Te trzy wyzwania jeszcze. W takim razie dziennik, wyprawy i tym razem park rozrywki 5 stars. A mimo wszystko zdążyli się przegrupować, co? I ponownie tutaj zjawić w większych ilościach. Last chance to check your gear. Now go kick some ass. And when you grab the package, I come pick you up. See you later. Be careful, the package has a GPS tracker. Where it goes, the highwaymen follow. Bonne chance. Znowu od innej strony tutaj trafiamy. I teraz tak, wejdę na górę i spróbuję zobaczyć, gdzie mniej więcej ta paczka będzie, a później znowu będziemy nacierać, nie skradając się wcale. Okej, czyli to jakoś będzie tam. Mamy snajpera też. Ale olewamy snajpera, po prostu ruszamy od razu przed siebie z miotaczem ognia. Oj, ten tutaj jest bardziej wytrzymały, spadam. Dobra. I gdzieś tutaj jest ta paczka. Szybciej, szybciej. Tam Ginny już oberwała, a nie, to jednak ona załatwiła kogoś. Chociaż nie, teraz Ginny oberwała. Powiem wam, że ja już jej nie będę ratować. Trochę nie ma czasu na to. Muszę sobie jakoś sam poradzić i tyle. Dobra, wyzwanie ukończone. Teraz, kurde, za chwilę ja zginę. Podlecz się. Jest, mamy paczkę. Spadamy stąd. Look northeast. The really tall tower. I'll pick you up there.
Dobra, czyli w końcu z której strony? Gdzieś tam. Karabin szturmowy, ekstra. Teraz granatnik jeszcze. No, kto jeszcze chętny? Oj. Znowu mogę tego pożałować. Dobra, zdążyłem się podleczyć. Jest, wyzwanie ukończone. Czyli to chyba wszystkie wyzwania już w tym momencie, jeśli chodzi o broń. Tak jest. A więc udało się. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko stąd uciekać. Spróbujmy trochę okrążyć. Apteczki wytworzyłem na nowo. Troszeczkę okrążę ten teren. Zyskam czasu. Jeszcze tutaj, kurde, koleś ze strzelbą podchodził, ale spokojnie. Dobra, za dużo was tutaj. Znowu się muszę troszeczkę wycofać. Wejdę na razie wyżej. Jeszcze ponad 20 sekund. No ale granatnik jest przydatny w takich sytuacjach, nie ma co ukrywać. Spadamy. Użyję apteczki znowu. No i idealnie. Tutaj wylądujesz. Wsiadamy, wsiadamy. Dobra. No i proszę, daliśmy radę. Jeszcze więcej surowców, ale teraz jako, że wszystkie wyzwania już ukończyłem, to mogę się skupić tylko na tej broni, która tutaj okaże się najbardziej skuteczna. Czyli na pewno bym pozostał sobie przy karabinie szturmowym, ewentualnie wziął LKM-a, granatnik też sobie pozostawię, no bo tutaj naprawdę się może przydać, jak można było zresztą zauważyć. A zastanawiam się nad tym, co jeszcze ewentualnie sobie wziąć. Powiem wam, że ten lekki karabin maszynowy sobie w takim razie weźmiemy. Tylko czekajcie, bo to już mam wykupione w tym momencie. Zamiast miotacza. I teraz pytanie, czy chcę coś... A może tą wyrzutnię pił w takim razie sobie ustawię? Niech będzie. Jako taka alternatywa. Proszę bardzo. I myślę, że z takim uzbrojeniem będziemy mogli ruszać. Właściwie to jeszcze amunicję specjalną muszę sobie wytworzyć. Bo przy tej pierwszej wyprawie przecież amunicję przebijającą wykorzystałem. No i przechodzimy znowu do dziennika. I teraz ruszamy na wyspę Alcatraz. Welcome to the rock. Always wanted to say that. Okay, same thing as last time. You know the drill. Powiem wam, że skoro trochę wyzwań sobie dzisiaj wykonaliśmy, to wypadałoby jeszcze nowe talenty nie tyle odblokować, co ulepszyć. Okay, once you get the package, I'll tell you where to meet. Oh wait, go get them, Tiger. Nawet teraz nie zabrałem ze sobą żadnego towarzysza. Mam nadzieję, że nie pożałuję, ale patrząc na to, że wcześniej od razu Gina zginęła, no to chyba nie będzie to potrzebne.
Od innej strony znowu się tutaj dostajemy. Teraz będę musiał uważać, ale przejdźmy rzeczywiście najpierw do tych talentów. I tutaj jeszcze zwiększymy prędkość regeneracji Daru Edenu. A widzę, że 10 zakupów, to nadal jeszcze mogę to sobie ulepszać. Czyli rzeczywiście chyba praktycznie w nieskończoność jest to możliwe. Kolejne apteczki jeszcze sobie dodam, bo na wyższych poziomach może się to przydać, żeby mieć takie zapasy. No i tutaj ewentualnie więcej lekkiej amunicji. Więcej ciężkiej amunicji też. I jeszcze raz to. No i na razie to tyle. Tutaj ewentualnie moglibyśmy jeszcze to wykupić. Myślę, że na razie nie potrzebujemy. Chociaż zawsze więcej biegania. Czemu nie? Akurat 0 punktów. Więc teraz ruszajmy tylko. I od razu zaczniemy strzelać. Proszę bardzo. Pytanie, gdzie mamy tą paczkę teraz? Tutaj nie będzie wcale łatwo tak znaleźć. Dobra, muszę nasłuchiwać przede wszystkim tego sygnału dźwiękowego. To już niedaleko chyba. Jest. That's it! Hang on, I'll tell you where to go. There's a big open area south of you. It looks clear. Go now and I'll come around with like I was past that. No kurde, chciałem się podleczyć. Okej. I teraz spadamy stąd. Jasna sprawa, Roger, pamiętam o tym. No i co, tam będę musiał ruszać. W takim razie na razie tu zostańmy. Oj, panowie, nie macie szans. Przeładuj, póki jest czas. Ktoś z tyłu. Dobra. Jeszcze ponad minutę muszę to obserwować. I dopiero jak będzie około pół minuty, to będziemy ruszać. Co tu się wyprawia? No ale trzeba przyznać, że na tym drugim poziomie już naprawdę jest ciekawiej pod względem ilości przeciwników. Co by się działo na trzecim poziomie? Co będzie się działo na trzecim poziomie? To też już niedaleko do tego. Niedługo się przekonamy. Dobra. Użyj apteczki. Powolutku się zbliżamy na miejsce lądowania. Okej, okay, chyba już ruszam, co? Nie ma co czekać. Heads up, I'm coming in. Time to get the fuck out of here, I think. Tutaj mamy rekina. Po raz pierwszy skórę rekina zgarnąłem. Dobra, spadamy, spadamy. Znowu zdążyliśmy. I think we're in the clear. Man, I didn't know if that ghost badass was gonna make it this time. Good job, Genie. I'm gonna give you a nice wash in the loop when we get home. No to jesteśmy z powrotem. Płytka drukowana, tytan, komponenty.
Do tego taśma izolacyjna, zębatka i sprężyna, wszystko uzupełnione. No to i też uzupełnijmy sobie amunicję oczywiście koniecznie. A teraz możemy od razu zabierać się za kolejną misję, za kolejną wyprawę. Jeszcze tylko tutaj reanimujmy Ginę. Ale myślę, że właśnie będę teraz się wybierać na te wyprawy samotnie, skoro i tak szybko ci towarzysze giną, to nie ma co sytuacji sobie bardziej komplikować. Tym razem przed nami wrak samolotu rządowego, gdzie pokazałem wam swego czasu easter egga związanego z serią Splinter Cell. Teraz już w całości skupimy się tylko i wyłącznie na zaliczeniu tej wyprawy na drugim poziomie trudności. Oczywiście ten samolot rządowy sam w sobie jest easter eggiem, no bo pochodzi z serii Splinter Cell, tutaj zwiedzamy tylko jego wrak. Find the supplies and I'll radio you the extraction point. And don't forget to gear up. Good luck. No bo ja tutaj to muszę uważać, czy przypadkiem nie będzie jakiegoś krokodyla. Czekajcie, może tędy sobie przejdę, ale też nieciekawie. W ten sposób zróbmy, ale muszę tutaj uważać, bo na takich mokradłach nie wiem, czy właśnie jakiegoś krokodyla nie mogę przypadkiem spotkać. Czyli tym razem paczka będzie tutaj. Ciekawe. Przygotujmy się już na towarzystwo i na solidne strzelanie za moment. No i co? Gdzie to będzie? Na razie nie słyszę żadnej paczki, żadnego sygnału. O, tutaj będzie gdzieś. Czyli niedaleko tego miejsca. A, chyba na górze będzie? Dobrze słyszę. Witam panów. No i spadamy stąd. Way to go, sister! I'm sending you the pickup location now. There's a bridge to the northeast. Can't miss it. I'll grab you there. Proszę, zdążyłem jeszcze tytan zabrać. No i co? Przygotujmy się teraz. A wejdźmy jeszcze wyżej, co? Będę bezpieczny. Przynajmniej tymczasowo. Spokojnie, Roger, wszystko pod kontrolą, jak na razie. Tutaj jestem całkiem bezpieczny, mogę trochę przeczekać. Okej. No, może nie do końca taki bezpieczny tu będę. Super. Ostrożnie. Chyba muszę jednak spadać stąd. Teraz przeładowanie. Dobra, spadam. Nie ma co. Uciekamy, uciekamy. To jeszcze kawał drogi, kurczę, do śmigłowca, żebym ja zdążył. No, akurat w dobrym momencie chyba zacząłem biec, jak widać, bo jeszcze... Jeszcze 20 kilka sekund. Tutaj mamy. Jest rzeczywiście krokodyl. Skóra krokodyla zabrana i spadamy. Let's go! No dawać, dawać, ląduj!
Dobra, wsiadamy. Let's get the hell out of here. No i super. That was like straight out of an action movie. Bullets flying, explosions, a daring escape by a sexy pilot. Okay, let's do that again. W kolejnym odcinku muszę koniecznie zabrać się już za wszystkie posterunki na trzecim poziomie, żeby zdobyć etanol. No bo etanol będzie mi oczywiście potrzebny już do takiego maksymalnego ulepszenia Prosperity. A z kolei tego potrzebuję, żeby też mieć więcej zdrowia. Co tutaj na tych wyższych poziomach trudności jest bardzo, ale to bardzo potrzebne, jakby nie patrzeć. Więc w tym momencie przechodzimy znowu do dziennika i wyruszamy tutaj, wrak międzynarodowej stacji kosmicznej. Poradziliśmy sobie przy poprzednich wyprawach, to poradzimy sobie i teraz, drogi Rogerku. And I'll radio you the extraction point. And don't forget to gear up. Good luck. Dobra. Co my tu mamy? W tamtą stronę będziemy musieli się udać, żeby znaleźć tą paczkę. Więc w takim razie od razu lecimy. Tutaj na starcie czarny proch. A teraz kombinezon do szybowania i jazda. No i proszę, od razu się mocno zbliżyliśmy. Teraz rozprawię się z wami, panowie. I panie również. Ależ załatwieni. To było piękne po prostu. Tutaj będzie paczka. O proszę. Od razu po sygnale. Po sygnale można było rozpoznać. Super. Yes, sir. Well done. Okay, here comes the extraction point. I can see some open ground to the east. Sending you the coordinates now. Oho, tam ci na dole. A na razie mnie nie widzą jeszcze. To możemy przeczekać chwilkę. Zaraz i tak się aktywuje nadajnik GPS. The package is moving! Everybody be on the lookout! You got the goods, but you need to get out of there. The highwaymen are going to throw everything they have at you to try and stop you. Schowani tutaj. Już wyrzutnie wykorzystują. Dobra, spadajmy lepiej. O nie, jeszcze moździerz. Nie, 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 spadamy. Tutaj jest na szczęście trochę okazji, żeby sobie polatać. Ale jest też dużo otwartych przestrzeni. A z kolei z tymi otwartymi przestrzeniami to nie za dobrze, bym powiedział. Dobra. Dawać mi tutaj kolejnych ewentualnie. Tu się możemy też ukryć. A tam będziemy ruszać niedługo. Jest śmigłowiec, dobrze.
Chyba mnie zgubili na razie, co? Tak to wygląda. Dobra, ja ruszam, bo nie ma już czasu. Akurat powinienem zdążyć. Dobrze. Znowu się udało. Proszę bardzo. No i naprawdę sprawnie to poszło. Czyli co? Została jeszcze tylko jedna wyprawa. Za chwileczkę tam wyruszymy. Ale na początek stół warsztatowy i uzupełniamy amunicję. Ale powiem wam, że faktycznie ten aktualny zestaw uzbrojenia idealnie mi się tutaj przydaje na te wyprawy. Więc przy tym też pozostanę. No i sprawdźmy. Dziennik i teraz elektrownia Walking Horse przed nami. No na pewno, może jest trochę bardziej ryzykowne, ale nie przesadzajmy. Już sobie radziliśmy w poprzednich przypadkach. Okay, once you get the package, I'll tell you where to meet. Oh wait, go get them, Tiger. To tutaj już będzie gdzieś ta paczka od razu? Ciekawe. No, nie tak na widoku może, ale pewnie gdzieś tam w środku. To trzeba będzie sprawdzić. Wejdźmy. I może usłyszymy od razu sygnał, kto wie. Dobra, czekajcie, załatwię tego. Oj, nie trafiłem w ogóle. Gdzieś tutaj rzeczywiście słychać, że mamy do czynienia z tą paczką. A, jakoś tu chyba będzie. Proszę bardzo, mamy to. Jeszcze jeden tutaj. Dobra, zabierzmy może tą paczkę po prostu. Okej. Way to go, Sisa! I'm sending you the pickup location now. There's an old transformer station. Meet me there for extraction. Czyli w tamtą stronę. Okej, na razie tutaj idę. Możemy się podleczyć. Troszkę ich właśnie tutaj złapiemy. Patrzcie, koktajle Mołotowa tutaj mnie rzucają. Super z tym granatnikiem jest to, że tak szybko się go przeładowuje. Idealnie. Lećmy dalej. Nie dogonicie mnie w takim tempie, panie i panowie. Lepiej się trochę pospieszcie. Ja celowo nie będę się za bardzo spieszył. Tamci jeszcze biegną. Dobra, weźmy inną broń. No, może czas przeładować też i powolutku zmierzać już do celu. Helikopter będzie za pół minuty.
No dobra, za chwileczkę tutaj będzie. A więc spokojnie. Jakoś ich mało, zadziwiająco mało. Może przez to, że tak od razu się nie pokazałem? Let's go, let's go, let's go! Dobra, możemy już lecieć tutaj. Bo helikopter właśnie ląduje. Czyli ostatnia wyprawa na drugim poziomie zaliczona. Shit, that was a close call, man! You're one crazy son of a gun, you know that? Glad you're on our side! No cóż, trzeba przyznać, że to był bardzo intensywny odcinek. Tyle sobie postrzelaliśmy, jak jeszcze w żadnym innym materiale z tej serii. A to wciąż nie wszystko, bo w przyszłości jeszcze się zajmiemy tymi wyprawami na poziomie trzecim. I wtedy zobaczymy różnicę, ale też właśnie zanim się za to zabiorę, to będę musiał sobie maksymalnie Prosperity ulepszyć, chociażby po to, żeby mieć też maksymalne możliwe zdrowie, bo w tym momencie chyba mi jeszcze tutaj akurat w tej kwestii troszeczkę brakuje, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, tutaj mogę do 250% zdrowia sobie to ulepszyć. A jeśli chodzi właśnie o wyprawy, no to już wszystkie mi zostały właśnie na trzecim poziomie trudności. Podobnie zresztą jak posterunki widoczne tutaj, więc myślę, że posterunkami się zajmiemy w kolejnym odcinku. Możecie sobie zobaczyć, jak statystyki w tym momencie wyglądają. Tylko 6 wyzwań do zaliczenia, oprócz tego jeszcze te wyprawy, posterunki, no i zaledwie 4 misje fabularne, a więc wszystko jest na jak najlepszej drodze do tego, żeby grę w 100% ukończyć. Oczekujcie zatem na kolejne materiały i do usłyszenia następnym razem. Cześć!